Przystępujemy do punktu 9. Jest to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia lub niewyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Rzeźniczej nr 4. Wobec powyższego proszę Panią Naczelnik Lucynkę Pietrzyk o przedstawienie projektu uchwały. Szanowni Państwo, nieruchomość położona w Tomaszowie Mazowieckim w obrębie 12 przy ulicy Rzeźniczej nr 4, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 126 o powierzchni 224 m kwadratowe, stanowi własność gminy miasto Tomaszów Mazowiecki. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem dawnych jatek miejskich, obecnie jest to Galeria Arkady, wpisanym do rejestru zabytków na podstawie decyzji nr 921 z dnia 29 grudnia 1967 roku. W listopadzie 2013 roku dzierżawca wystąpił do ówczesnego prezydenta miasta o umożliwienie mu wykupu Galerii Arkady. Po zgromadzeniu stosownych dokumentów i wymaganych zgód we wrześniu 2014 roku przygotowany został projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem Galerii Arkady z przyznaniem pierwszeństwa jej nabycia dzierżawcy. Rada Miejska byłej kadencji głosami 11 przeciw, 10 za nie podjęła przedmiotowej uchwały. W październiku 2014 roku dzierżawca ponownie wystąpił do Rady Miejskiej o sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego wyżej opisanej nieruchomości, a następnie w tym samym miesiącu wystąpił z wnioskiem o rozważenie możliwości wykupu przez niego budynku Galerii Arkady wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. Wnioski te pozostały do rozpatrzenia przez nową Radę. Biorąc pod uwagę wnioski dotychczasowego dzierżawcy oraz pismo przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 15 stycznia 2015 roku o zajęcie stanowiska i przedłożenia pod obrady projektu uchwały w przedmiotowej sprawie, przepraszam, przygotowano i przedłożono pod obrady projekt uchwały dwuwariantowej dotyczącej wyrażenia zgody lub niewyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w całości budynkiem użytkowym Galerii Arkady z przyznaniem pierwszeństwa w nabyciu dzierżawcy tego budynku. Należy zaznaczyć, że propozycja przekazania obiektu w użytkowanie wieczyste za przysłowiową złotówkę, jak wskazuje w swoim stanowisku dotychczasowy dzierżawca, jest niezasadna i nieekonomiczna. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem Galerii Arkady prezydent miasta uważa, że powinien on być tylko przedmiotem dzierżawy, gdyż tylko dzierżawa daje możliwość właścicielowi nadzorowania działalności w niej prowadzonej. Dlatego też zwracam się do Wysokiej Rady o przychylenie się do stanowiska prezydenta miasta i niewyrażania zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Rzeźniczej 4 z przyznaniem pierwszeństwa w nabyciu dzierżawcy tego budynku. Dziękuję. Dziękuję serdecznie Pani Naczelnik. Przedstawiony projekt uchwały był przedmiotem dyskusji wszystkich chyba komisji stałych, więc proszę w tej chwili o opinię komisji co do tego projektu uchwały. Proszę bardzo. Komisja Oświaty. Oświaty zaopiniowała pozytywnie projekt przedstawionej uchwały 5 głosami za, natomiast 2 osoby wstrzymały się od głosu. Komisja rewizyjna? Ale pozytywnie w jakim kontekście? Nie w jakim kontekście. Panie przewodniczący. Bo ja nie doprecyzowałem, za niewyrażeniem zgody odnośnie sprzedaży nieruchomości. Dobrze, zrozumieliśmy. Dziękuję bardzo. Komisja Spraw Społecznych. Komisja Spraw Społecznych sprzedaży nieruchomości przy ulicy Rzeźniczej poświęciła dużo czasu. Na komisji gościliśmy pana Bogdana Sobańskiego, pana Wojciecha Kuca, panią Joannę Kubacką. Ci państwo w zarysie przedstawili nam wieloletnią, chlubną działalność kulturalną Galerii Arkady. Wszyscy radni obradujący w posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych
bardzo wysoko cenią działalność kulturalną, którą można nazwać, że jest to takie nasze serce miasta. Pan Mariusz Sobański, myślę, że jest znany przez większość mieszkańców naszego miasta. Przeze mnie osobiście może nie jest znany, bo nie mieliśmy okazji się poznać, ale na wszystkich imprezach kulturalnych, jakie w mieście się odbywają, czy w okolicach, mam przyjemność spotykać pana Mariusza Sobańskiego. Jednak komisja oddziela działalność kulturalną galerii od możliwości wykupienia tej nieruchomości. I głosami, proszę państwa, 6 za i 2 wstrzymującymi się, nie wyraziła zgody na wykup nieruchomości przy ulicy Rzeźniczej. Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki. Komisja Gospodarki również nie wyraziła zgody na sprzedaż galerii Arkad przy ulicy Rzeźniczej 4. Komisja Budżetu. Komisja Budżetu i Działalności Gospodarczej wypracowała opinię przeciw sprzedaży działki jednogłośnie. Więc mamy wszystkie opinie komisji. Przystępujemy do dyskusji nad tym tematem. Czy ktoś z państwa radnych chciał w tej kwestii zabrać głos? Pan radny Krawczyk, słucham. Panowie prezydenci, szanowni państwo, w zasadzie pytanie tylko mam, bo w wypowiedzi pani naczelnik padło takie sformułowanie, o ile dobrze zrozumiałem, że obiekt będzie przedmiotem dzierżawy w kolejnych okresach. Panie radny, w tej chwili obradujemy tylko nad przedmiotem sprzedaży i tylko w tej kwestii możemy jakiekolwiek dyskusję, czy to z pana radnego strony, czy jakiekolwiek podjąć w tym temacie. Dyskutujemy na temat wniosku pana Sobańskiego, który wystąpił z propozycją wykupu. I tylko w tej kwestii nad żadnym innym nie będziemy dzisiaj dyskutować. Będzie to być może przedmiotem następnych dyskusji gdzieś, ale nie dzisiaj. Ale to będzie, no przepraszam, no, to wycofuję w takim razie, natomiast odpowiedź na to pytanie w jakiś sposób rzutowałaby również na sposób przynajmniej mój głosowania. Czy są rozważane, jaka to dzierżawa miałaby być, czy długookresowa, czy krótka? Nie dyskutuj, będzie to we wolnych wnioskach, będziemy dopytywać mogli albo w następnej kwestii. Słucham, czy ktoś z państwa jeszcze radnych chce zabrać głos? Pan radny Zdonek. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, szanowni państwo, pani Beata Stańczyk, która jest przewodniczącą Komisji do Spraw Społecznych, jak gdyby zabrała głos dotyczący kwestii formalnej, więc myślę, że powinniśmy mieć, panie przewodniczący, możliwość wypowiedzenia się w tej kwestii. Ja rozumiem, ja że my twierdzę, obradujemy, że tak, my obradujemy nad tym, czy my mamy sprzedać, czy nie sprzedać, natomiast no, dobrze by było, żebyśmy mieli możliwość również w tej kwestii się wypowiedzenia. Ja natomiast to, co powiedziała pani Beata, państwo sobańscy byli zaproszeni na posiedzenia większości komisji, które w tej sprawie zabierały głos. Ja bym również chciał usłyszeć na sesji głos pana Sobańskiego, ponieważ tak jak już pani Lucyna Pieczek... Oczywiście, panie radny, głos pana Sobańskiego pan usłyszy, ale jak mówiłem przed chwilą, przedmiotem naszego procedowania dzisiaj nad projektem jest tylko i wyłącznie kwestia dotycząca sprzedaży. Państwo na komisjach obradowaliście się na przeróżne tematy, przeróżne formy, myślę, że wystarczająco i wyczerpująco. Takie jest moje zdanie i myślę, że jeżeli trzeba, zapytam jeszcze o innych radnych, ale w opiniach swoich państwo tak wyraziliście. Ja dalej podtrzymuję. Ja mogę rozmawiać z państwem i udzielać głosu na temat. Nie na tematy, na temat, czyli sprzedaży. Będziemy mieli czas na wnioski radnych, wolne tematy, będziemy sobie mogli rozmawiać. Teraz nad tematem sprzedaży dyskutujemy. Rozumiem, panie przewodniczący, ale czy po wypowiedzi pana Sobańskiego my będziemy jeszcze mogli zabrać głos? Sądzę, że tak. No przecież radny ma zawsze prawo zabrać głos w każdym meritum. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych chciał zabrać głos? Nie widzę. Wobec powyższego proszę pana Sobańskiego, który prosił o głos. Z tym, że bardzo proszę na samym początku, żeby naprawdę skupić się na temat. Jeżeli nie będzie na temat, przerwę i zabiorę głos. Bardzo proszę. Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowne panie i panowie radni. Nazywam się Mariusz Sobański.
Jestem właścicielem, twórcą marki Galerii Arkady, którą stworzyłem, miejsca symbolu kultury w tym mieście. Nawet w najczarniejszych snach nie sądziłem, że coś takiego może mi się przydarzyć, mnie i mojej rodzinie. Że w taki nieuzasadniony sposób spróbuje się usunąć nas z miejsca, które stworzyliśmy i które przez 20 lat służyło społeczeństwu Tomaszowa. Bez słowa dziękuję, przepraszam, wbrew wszelkim zasadom pomawia się nas i przypisuje ukryte intencje. Przeżyliśmy i przepracowaliśmy 5 kadencji prezydenckich od lewa do prawa, ale z taką obojętnością i bezdusznym podejściem do spraw naszych nigdy się nie spotkaliśmy. Dwukrotnie ten zabytek został odbudowany przez nas i uratowany od całkowitej zagłady. Wynajęto nam ten lokal, który się tak naprawdę nie nadawał do niczego, a już na pewno nie do prowadzenia działalności gospodarczej, tym bardziej o tak reprezentacyjnym charakterze. Był bez okien, ogrzewania, instalacji elektrycznej, urządzeń sanitarnych, zagrzebiony, a ostatnio także spalony i bez dachu. Będąc obdarzony mandatem społecznym, przypomnę, była akcja Kulturalni Solidarni, która mi powierzyła odbudowę galerii, zaufaniem Rady i pełnomocnictwem prezydenta przywróciłem Arkady dla kultury. Komu to przeszkadzało? Czy zrewitalizowanemu placu Kościuszki? Arkady to obiekt strategiczny, to fakt. Tak twierdzi mój imiennik sprawujący rząd dusz na jednym z portali internetowych. Zgadzam się z tym. Arkady są unikalną placówką w skali kraju, słynącą ze zorganizowanych tu imprez i działającą na zasadzie, podkreślam to, non-profit, służącą mieszkańcom miasta jako miejsce wystaw, mała sala koncertowa, kinowa, z odpowiednio dobranym tematycznie repertuarem dla dorosłych i młodzieży, a także osób niepełnosprawnych, co podkreślić chciałem. Jest miejscem aktywności wielu stowarzyszeń i środowisk. Miasto zaś, myślę, że zyski czerpie nie tylko z czynszu, przypomnę 5,60 za metr kwadratowy, ale zyskuje wizerunek miejsca przyjaznego kulturze. Zrewitalizowana w tym roku Galeria Arkady po raz pierwszy w swojej 200-letniej historii doczekała się systemu ogrzewania. Gdy jednak pojawił się problem rozliczenia poniesionych przeze mnie nakładów na odbudowę, okazało się, że najbardziej racjonalnym rozwiązaniem zaproponowanym przez miasto będzie wykupienie lokalu. Stąd ta propozycja. Nie uszczęśliwia mnie posiadanie tego obiektu, chciałbym jedynie prowadzić w nim dalej działalność. Dlaczego ta propozycja padła? Miasto oczywiście otrzymałoby pieniądze ze sprzedaży nieruchomości, nie musiałoby rekompensować poniesionych przeze mnie nakładów remontowych, które są po mojej stronie. Zostałoby zwolnione także z obowiązku utrzymywania i remontowania zabytkowego obiektu, a kultura nadal, śmiem twierdzić, by w nim tkwiła i kwitła, bo nie można przez 20 lat udawać kogoś, kim się nie jest. Mówię o sobie w tej chwili, co mi się zarzuca, że chciałem wykupić galerię, mając jakieś inne intencje. Dla mnie wartości duchowe i etyczne są więcej warte niż zwykłe zbijanie szmalu, że tak powiem, a sądzę, że ja, moi rodzice i w swej decyzji pan konserwator zabytków. Chciałem też zapytać, czy miasto, tak jak twierdzi pan prezydent, jest aby najlepszym gwarantem tego, że galerii na przykład nie spotka taki los jak sąsiedniego Tomaksu, który miał być biblioteką, obecnie to jest dom handlowy, jak klubu Przyjaźń. Obecnie nie wiadomo co w ogóle tam jest, wszystko. Ośrodka Kultury Tkacz, na którego wykup nie było chętnych. Warunek był oczywiście na kulturę. Nie było chętnych. No i pożal się Boże Mykwy, która jest pod strachem ulicy Tkackiej. Jaki pomysł na zagospodarowanie galerii ma w takim razie Rada? Bo ja otrzymuję dokumenty, których nie mogę podpisać, która
projekty umów dzierżawy, które odbierają mi możliwość odzyskania poniesionych nakładów. Pan prezydent w rozmowie ze mną podkreślał, że taka możliwość istnieje. Natomiast nie ma tego w umowach. Zarówno umowa, którą otrzymałem 21 stycznia, jak i 26 stycznia, zawiera błędy i różni się od umowy z 2011 roku, której mieliśmy się trzymać, którą mieliśmy na te 3 miesiące aneksować. Jednocześnie podkreślam, że nie opuszczam galerii dobrowolnie, lecz zostaję do tego zmuszony właśnie decyzją urzędniczą, a w zasadzie jej brakiem. Jestem zainteresowany kontynuowaniem działalności, co chcę wyraźnie powiedzieć, na prawach umowy, dzierżawy, najmu, użyczenia i preferencyjnych, jak to się twierdzi, proponowanych mi dotychczas warunkach. Proponuję porozumienie w tej sprawie i takie, żeby zawrzeć umowę podobną, jaka miała miejsce po pierwszym remoncie galerii. Moją propozycją jest wydzierżawienie arkad na czas określony, na uzgodnionych warunkach. Bardzo proszę, nie o dzierżawie mówimy, o sprzedaży w tej chwili rozmawiamy. Jak prosiłem pana Mariusza, o sprzedaży, proszę, nie o dzierżawie. Dobrze, już kończę ten wątek. Proszę tylko pamiętać, że 3 miesiące, jeżeli do, w ogóle podpiszemy umowę, mijają 31 marca i zajęcie stanowiska w tej sprawie jest, no, wymaga bardzo krótkiego czasu. W zasadzie to wszystko. Proszę tylko pamiętać, że galeria to nie tylko mury, to przede wszystkim ludzie, to także państwa wyborcy, bo wiem, że to są osoby, które na państwa także głosowały. Chciałbym im wszystkim bardzo podziękować za te 20 lat wspólnych naszych zmagań z kulturą i podziękować także państwu, gdyż te nasze spotkania uczyniły mnie człowiekiem bogatszym. Cóż, dziękuję za możliwość zabrania głosu przed szanownym gremium i proszę o oddanie głosu na kulturę. Dziękuję pięknie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję panu bardzo za zrozumienie i głosu na temat. Czy wobec tego pan radny Zdonek się zgłaszał, tak? Chce zabrać głos jeszcze? Jeśli mogę, panie przewodniczący, to chętnie. Drodzy państwo, ja nie wątpię w dobre intencje prezydenta Marcina Witko, który dzisiaj, przedstawiając projekt budżetu na 2015 rok, również uwzględnił w nim aspekty dotyczące kultury. Ja również nie wątpię w dobre intencje tej Rady, bo przecież gdyby takich intencji w tym temacie nie było, nie zapraszalibyśmy rodziny państwa Sobańskich na posiedzenia poszczególnych komisji. Natomiast chyba nie należy nikomu z nas tu obecnych na sali tłumaczyć istotnej funkcji w funkcjonowaniu galerii arkady na terenie Tomaszowa. Chyba również nikomu z nas nie należy tłumaczyć tego, że mamy doceniać mieszkańców tego miasta, którzy przejawiają tego rodzaju inicjatywy i którzy są tak naprawdę motorem napędowym tego, co się dzieje w tematach kultury. Więc ja myślę, że sytuacja jest taka, że te 3 miesiące dotyczące dzierżawy w dalszym ciągu galerii przez państwa Sobańskich jest to okres, w którym będziemy mogli wypracować kompromis dotyczący tego, co za arkadami będzie się działo w przyszłości. I to było moją intencją, panie przewodniczący, i w tym temacie chciałem się tylko wypowiedzieć. Ja myślę, że jeżeli ten kompromis będzie po jednej i po drugiej stronie, to wypracujemy naprawdę mądre stanowisko z przekazem pozytywnym dla mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie przewodniczący. Ponieważ jestem przewodniczącą klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej, czuję się w obowiązku zabrać głos w tej sprawie i odnieść się do słów pana Mariusza Sobańskiego. Otóż jeśli pana zamiarem było obrażenie radnych Rady Miejskiej zarzutem obojętności i chęci usunięcia pana z galerii arkady, to rzeczywiście skutek ten pan osiągnął. Otóż nigdy
wypowiedziach radnych Rady Miejskiej za imienia Prawa i Sprawiedliwości nie padały słowa o usunięciu pana z tej lokalizacji, jak również zarzut obojętności również jest chybiony, bowiem każdy z nas bardzo szczegółowo pochylił się nad tym problemem. Poświęciliśmy rzeczywiście bardzo dużo czasu w komisjach merytorycznych. Zatem, no cóż, jest nam przykro z tego powodu, że tak nas pan ocenia i uważam, że każdy z nas powinien ponieść odpowiedzialność za wypowiedziane słowa, pan również. Dziękuję. Dziękuję serdecznie, pani radny. Czy jeszcze ktoś z radnych chciał zabrać? Pan prezydent chciał zabrać głos w tej sprawie, bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, czuję się w obowiązku przedstawić państwu stanowisko prezydenta miasta w tej sprawie. Otóż sprawa Galerii Arkady jest znana od dłuższego czasu i w jakiś szczególnie, powiedziałbym, niespotykanie dziwny sposób wyjątkowo pompowana, ale może też to stanowisko pozwoli na udzielenie państwu odpowiedzi dlaczego. Proszę państwa, dotychczasowy dzierżawca wystąpił w listopadzie 2013 roku do ówczesnego prezydenta o umożliwienie mu wykupu Galerii Arkady. Po zgromadzeniu stosownych dokumentów i wymaganych zgód we wrześniu 2014 roku przygotowany został projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem Galerii Arkady z przyznaniem pierwszeństwa jej nabycia dzierżawcy. Rada Miejska byłej kadencji głosami 11 przeciw, 10 za nie podjęła przedmiotowej uchwały. Na koniec października 2014 roku dzierżawca ponownie wystąpił do ówczesnego prezydenta o rozważenie możliwości wykupu budynku Galerii Arkady oraz oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Wniosek ten państwo dzisiaj rozpatrujecie. W listopadzie 2014 roku dzierżawca zwrócił się również o zawarcie nowej umowy dzierżawy. Wniosek ten został do rozpatrzenia przeze mnie już jako nowego prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego. Po zapoznaniu się z całością sprawy uznałem, że z uwagi na to, iż nieruchomość przylega bezpośrednio do zrewitalizowanego placu Kościuszki, należy ponownie przeanalizować możliwość jej zagospodarowania. Zaproponowałem dotychczasowemu dzierżawcy przedłużenie umowy dzierżawy początkowo na okres 3 miesięcy, a później, szanowny panie, na okres 6 miesięcy. Termin ten daje zarówno prezydentowi, jak i nowo wybranej radzie możliwość rozważnego zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że nieruchomość dzierżawiona jest przez dotychczasowego dzierżawcę od 1995 roku. Stosowne umowy były zawierane początkowo z ZGK, z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, potem z Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego, spółką z o.o. A ostatecznie od 2012 roku z gminą miasto Tomaszów Mazowiecki. Uważam, że ostatnia umowa dzierżawy była zawarta na preferencyjnych warunkach. Dzierżawca za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej budynku wnosił czynsz miesięczny w wysokości 5,60 zł za 1 metr. Ogródek gastronomiczny, z ogródka gastronomicznego czynsz w wysokości 1,42 zł. W porównaniu, szanowni państwo, inne stawki najmu w tej okolicy to są ceny około 40 zł, a są też instytucje, które wynajmują, przeprowadziłem stosowną analizę, wynajmują lokale właśnie w podobnym usytuowaniu na parterze za 120 zł za metr. Takie są ceny na placu Kościuszki i mówienie, że 5,60 zł nie jest ceną preferencyjną, jest po prostu kpiną. Proszę państwa, żeby na domiar wszystkiego podać państwu dodatkowe ceny, nie tak daleko, ulica Słowackiego. Mieszkańcy, tomaszowianie, którzy wynajmują mieszkania, lokale mieszkalne z zasobu komunalnego, płacą ponad 8 zł. To czyż kwota 5,60 nie jest kwotą preferencyjną?
Proszę Państwa, w związku z pożarem nieruchomości gmina miasto Tomaszów Mazowiecki w ramach pomocy publicznej zawarła z dzierżawcą porozumienia. Jedno w sprawie odroczenia terminu płatności czynszu dzierżawnego, a drugie w sprawie umorzenia czynszu za okres jednego miesiąca z powodu prac budowlanych na placu Kościuszki uniemożliwiającymi działalność Galerii Arkady. Ponadto trzeba tu wskazać, że w pierwszych latach obowiązywania umowy dotychczasowy dzierżawca faktycznie poniósł nakłady związane z remontem budynku, ale nakłady te, jak wynika z informacji uzyskanych od Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, spółki z o.o., były rozliczone. W tym czasie również wyżej wymieniona spółka dokonała naprawy i malowania elewacji budynku za kwotę około 10 500 zł. Natomiast po pożarze gmina miasto Tomaszów Mazowiecki przeprowadziła remont budynku, wydając na ten cel około 64 000 zł. Swoje stanowisko dotyczące zarówno przedłużenia dzierżawy na okres 6 miesięcy, do którego oczywiście Państwo wymienieni dzisiaj nie przychylili się, oskarżając mnie tym samym, że zamknąłem, niesłusznie oskarżając mnie, że zamknąłem, uniemożliwiłem im działalność. Jest to naprawdę niegodne zachowanie i muszę to z tego miejsca wprost powiedzieć. Niegodne zachowanie, bo nikt Państwu nie zabronił prowadzenia działalności. O czym wspomniałem już wcześniej. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, dobry gospodarz to taki gospodarz, który dba o rozwój miasta w każdej dziedzinie życia, rozwoju przedsiębiorczości, kultury, sportu i wielu, wielu innych. Dobry gospodarz to również taki gospodarz, który dba, aby majątek miasta nie został roztrwoniony i sprzedany za przysłowiową złotówkę. Rada Miejska poprzedniej kadencji słusznie zwróciła uwagę, że arkady zarówno pod względem historycznym, architektonicznym i kulturowym są perełką naszego miasta i nie powinny być sprzedane. Podzielam to stanowisko i nie dopuszczę. Przywrócić do życia zrewitalizowany plac Kościuszki, aby tętnił życiem i aby Galeria Arkady również tętniła życiem. Wielu Tomaszowian twierdzi, że Galeria Arkady najlepsze lata ma za sobą. Moim zamiarem i zadaniem jest to, żeby te najlepsze lata dopiero nadeszły. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji radnych? Dosłownie minutkę, panie Mariusz. Proszę bardzo. Przepraszam bardzo, ale pan prezydent wybił mnie z toku myślenia. No cóż, trudno prowadzić działalność gospodarczą, jak jest się ogrodzonym siatką. Wykopany przed galerią jest ogromny dół, więc podnoszenie tematu o zwolnieniu przez jeden miesiąc mnie z czynszu, kiedy na placu Kościuszki przez 3 lata toczyły się ciężkie roboty, a my także odbudowaliśmy i także rewitalizowaliśmy Galerię Arkady. To był nasz wkład w rewitalizację placu Kościuszki. Robiłem to za własne pieniądze, nie unijne. Proszę mieć tego świadomość. To był wkład, który w tej chwili stworzył pewien problem, który musimy rozwiązać. Rozwiązać go, bo był kłopot z rozliczeniem tych nakładów. Dlatego powstał wniosek o wykup galerii. To umożliwiło rozwiązanie tego problemu. Tak chcieliśmy to załatwić. Jeżeli nie,
Wypracujmy inne stanowisko. Nie jestem chory na posiadanie galerii. Dla mnie galeria także jest perełką i dlatego o nią dbam. Remont, malowanie, które było przeprowadzone ile lat temu, nijak się ma do tego, co zrobiliśmy teraz. Ja nie kwestionuję tego, bo to za czasów pana prezesa Pawłowskiego był to malowanie robione. Doskonale to pamiętam, jakie mieliśmy wtedy też w tym sytuację. Wspierałem tą robotę, ponieważ, jak pan pamięta, dostarczyłem projekt od konserwatora kolorów elewacji, prawda? Jest ten projekt także przeze mnie. Oszczędziliśmy kupę pieniędzy dzięki temu. Dlatego do każdej sprawy dokładam się, bo sprawa galerii leży mi głęboko na sercu. Ale zarzucanie mi, że kosztem miasta na kulturze robię biznes, jest po prostu nie w porządku. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto mógłby to policzyć w ogóle, jaki ja biznes na tym zrobiłem. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto zrobiłby taki sam biznes jak ja, chętny, oddam w dobre ręce galerię. Bardzo proszę. Oczywiście w tej chwili to już nie ja. Sytuacja formalno-prawna jest następująca. W dniu 31 skończyła nam się umowa. Od 31 grudnia galeria jest zamknięta. Do dnia 31 stycznia obowiązuje mnie w myśl zapisów umowy wyniesienie się z galerii ze wszystkim, co posiadam. Do dziś nie mam żadnego dokumentu, który mógłby mi pozwolić planować cokolwiek i robić cokolwiek. Nie wiem, co mam robić. Są 3 dni do końca miesiąca i dlatego jestem tutaj dzisiaj i dlatego mój głos jest może zbyt dramatyczny, przepraszam, i zbyt emocjonalny. Jeżeli czujecie się państwo urażeni, proszę mi wybaczyć. Ale postawcie się w mojej sytuacji. Ja nie wiem, co mam robić po prostu i w tym momencie tak naprawdę mam 3 dni i albo bym prosił pana, panie prezydencie, o prolongowanie okresu wypowiedzenia, czyli no bo w 3 dni po prostu wszystkiego nie zabiorę, albo w myśl naszego porozumienia z dnia 23 grudnia 2014 roku zawarcie aneksu na dotychczasowych zasadach na 3 miesiące, bo o tym rozmawialiśmy. Do dziś takiego aneksu nie mam, a przedstawiane mi propozycje umów odbiegają w znacznym stopniu od tamtych zapisów i w myśl tych zapisów no, mogę powiedzieć wprost, że nie miałbym prawa do zabrania nawet swoich rzeczy. No tego podpisać po prostu nie mogę. Dziękuję bardzo panu. Myślę, że w tym zamykam dyskusję w tym temacie. W związku z tym, iż projekt uchwały został przygotowany dwuwariantowo, wyraża się zgodę i nie wyraża się zgody, w pierwszej kolejności musimy przegłosować brzmienie projektu uchwały. Kto z radnych jest za wyrażeniem zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w całości budynkiem użytkowym położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Rzeźniczej 4 o powierzchni 224 m2 z przyznaniem pierwszeństwa do nabycia dotychczasowemu dzierżawcy tego budynku? Kto jest, jeszcze raz powiem, za? Proszę o podniesienie ręki. Nie widzę. Kto jest przeciw? Osiem osób przeciw. Kto się wstrzymał? 2 osoby się wstrzymały. W związku z takim przegłosowaniem, druga część, kto jest przeciw, nie będziemy już rozpatrywać. W związku z powyższym proszę o przedstawienie przez panią Lucynę Pietrzyk, naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, o przedstawienie ostatecznego brzmienia przedmiotowej uchwały, projektu przedmiotowej uchwały. Projekt uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie niewyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Rzeźniczej nr 4. Zgodnie ze wskazaną podstawą prawną Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego
uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Nie wyraża się zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w całości budynkiem użytkowym położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Rzeźniczej 4, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 126 w obrębie 12 o powierzchni 224 m2, stanowiącej własność gminy miasto Tomaszów Mazowiecki, dla której prowadzona jest księga wieczysta PT1T/00001136/8 z przyznaniem pierwszeństwa w nabyciu dzierżawcy tego budynku. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Dziękuję, pani naczelnik. W związku z powyższym teraz przystępujemy do przegłosowania całego projektu uchwały przedstawiony przez panią naczelnik. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem prezentowanej uchwały przez panią naczelnik? Proszę o podniesienie ręki. Przynajmniej 18. 18 osób jest za. Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Kto jest przeciw? Nie widzę. Dziękuję serdecznie. Wobec powyższego uchwała uzyskała wymaganą liczbę głosów i otrzymuje numer 6/29/2020.